Witajcie. Dzisiejszy temat to różne sposoby zapisywania długości i masy. O jednostkach długości i masy już się uczyliśmy. Teraz będziemy po raz kolejny wykorzystywać te wiadomości. Zapiszcie w zeszycie zamiany jednostek, które dzisiaj będą nam bardzo potrzebne. Zatrzymajcie na chwilę film i przepiszcie poniższe wzory do zeszytu. Skoro 1 cm składa się z 10 mm, to 1 mm jest 1/10 cm. Skoro w decymetrze mieści się 10 cm, to 1 cm jest 1/10 decymetra. Skoro w decymetrze mamy 100 mm, to 1 mm to 1/100 decymetra. W 1 metrze mieści się 10 decymetrów, w takim razie 1 decymetr jest 1/10 metra. W metrze mieści się 100 cm, zatem 1 cm to 1/100 metra. W metrze mamy 1000 mm, zatem 1 mm to 1/1000 metra. W 1 km mamy 1000 metrów, zatem 1 metr to 1/1000 kilometra. Zatrzymajcie na chwilę film i przepiszcie wszystkie te zapisy do zeszytu. Będą Wam później potrzebne. Przechodzimy dalej. Skoro milimetr to 1/10 cm, to 9 mm to 0,9 cm. W 13 mm mieści się 1 cm i 3 mm. 3 mm potrafimy już zamienić na centymetry, byłoby to 0,3, czyli 0,3 cm. A skoro mamy 1 cały cm, to wstawiamy go jako część całkowitą tego ułamka dziesiętnego. Zatem mamy 1,3 cm. W 46 mm mamy 4 cm i 6 mm. Zatem, patrząc na powyższy przykład, mamy 4,6 cm. Skoro już wiem, że 1 cm to 1/10 decymetra, to 5 cm to 0,5 decymetra. 17 decymetrów, wyciągamy całe decymetry, skoro mamy zamienić na decymetry. Skoro 10 cm to decymetr, w takim razie w 17 znajdziemy 1/10, czyli 1 decymetr. Zostaje nam jeszcze 7 cm, zatem mamy 1,7 decymetra. 873 cm. Sprawdzamy, ile w tej liczbie mamy dziesiątek, bo wiemy, że 1 decymetr to 10 cm. Mamy ich 87, dlatego mamy 87 całych decymetrów i zostają nam te 3 cm. Czyli mamy 87 całych i 0,3 decymetra, bo wiemy, że 3 cm na podstawie tego wzoru to 0,3 decymetra. Spróbujcie teraz kolejne przykłady rozwiązać sami. Zatrzymajcie na chwilę film, spróbujcie zapisać te zeszyty czy na kartce, czy do zeszytu, a następnie sprawdźcie ich rozwiązania. Pokażę Wam teraz rozwiązania. 8 mm, korzystamy z tej równości, to 0,8 cm. 63 mm to 6,3 cm, bo w 63 mm mieści się 6 całych cm. Stąd ta szóstka przed przecinkiem. W takim razie w 95 mm mamy 9,5 cm. Zamieniamy teraz centymetry na decymetry, czyli korzystamy z tej zależności. W takim razie 8 cm to 0,8 dm, 45 cm to 4,5, bo szukamy w tej liczbie całych dziesiątek, będzie ich 4, stąd to 4 całe. I podobnie szukamy w tej liczbie całych dziesiątek, będzie ich 90, dlatego ta liczba jest przed przecinkiem, a następnie 0,4 dm. Zwróćcie uwagę, że w tych dwóch przykładach mamy tylko jedną cyfrę po przecinku. I tak dzieje się w tych wszystkich rozwiązaniach. Zamieniamy dalej. Wiemy już z pierwszego slajdu, że 1 mm to 1/100 decymetra, bo w 1 decymetrze mieści się 100 mm. Zatem 4 mm to 0,04 decymetra, 46 mm to 0,46 decymetra,
50 mm to 50 setnych decymetra, a ponieważ pamiętamy, że możemy nie pisać zera ostatniego albo dopisywać go po ostatniej cyfrze, po przecinku, to możemy zapisać po prostu jako 0,5 decymetra. 408 mm w tej liczbie mieści się 4 setki, stąd mamy 4 decymetry i zostanie jeszcze 8 mm, czyli 8 setnych decymetra. I kolejny przykład. 1 decymetr to 1/10 metra, bo w metrze mieści się 10 decymetrów, zatem będziemy mieli teraz jedną cyfrę po przecinku. Zwróćcie uwagę, że w tych przykładach mieliśmy dwie cyfry, bo milimetr stanowił 1/100. Teraz decymetr stanowi 1/10 metra, zatem będziemy mieli jedną cyfrę po przecinku. W takim razie 7 decymetrów to 0,7 metra, 56 decymetrów po zamianie na metry i decymetry to 5,6 metra, 821 decymetrów, 82 metry i 1 decymetr, czyli 82,1 metra. Zwróciliście uwagę już na tę różnicę? Jeżeli milimetr był 1/100 decymetra, mieliśmy tutaj dwie cyfry po przecinku i za każdym razem mieliśmy dwie cyfry po przecinku, chyba że ostatnią cyfrą było 0, tak jak w tym przypadku. Tutaj, skoro decymetr był 1/10 metra, to za każdym razem w wyniku pojawia się jedna cyfra po przecinku, czyli oddzielamy ją przecinkiem, ewentualnie na początek wstawiamy 0, jeżeli nie mamy cyfr. Spróbujcie teraz sami zastąpić te puste miejsca odpowiednimi ułamkami dziesiętnymi. Zatrzymajcie na chwilę film, a następnie puśćcie go dalej, żeby sprawdzić Wasze rozwiązania. Pokażę Wam teraz rozwiązania. 3 mm, jak podobnie jak w tym przykładzie, 0,03 decymetra. 92 mm, jak w tym przykładzie, 0,92. Pamiętacie? Dwie cyfry po przecinku były tutaj. W takim razie tutaj także pojawiają się dwie cyfry po przecinku. 120 mm to 1,20 decymetra. Możemy w takim razie pominąć to 0 i napisać po prostu 1,2 decymetra. Kolejne przykłady opierają się na tej zależności, czyli teraz powinna się nam pojawiać jedna cyfra po przecinku. Mamy 0,4 metra, 3,2 metra, 90,2 metra. Przejdźmy do kolejnych zależności. Skoro w jednym metrze mieści się 100 cm, to centymetr to 0,01 metra. Możemy się teraz spodziewać w takim razie dwóch cyfr po przecinku. 4 cm to 0,04 metra. Czwórkę poprzedzamy zerem, między przecinkiem. Wstawiamy to 0 między przecinek a 4, tak żeby mieć po przecinku dwie cyfry. 23 cm. Oddzielamy liczbę 23 przecinkiem, wstawiamy ją przed 23 i wstawiamy 0 całości. 451. Możemy po prostu wstawić przecinek między 4 i 51, tak żeby 51 była po przecinku, albo zwrócić uwagę na to, że to są 4 metry i 51 cm, zapis dostajemy taki sam. Teraz w metrze mamy 1000 mm, zatem 1 mm to 1/1000 metra. Jest na trzecim miejscu po przecinku, zatem przy zamianach jednostek będziemy mieli teraz 3 cyfry po przecinku. W takim razie 4 mm to 4000 metra. Dostawiamy 2 zera między czwórkę i przecinek, tak żeby po przecinku były 3 cyfry. 34 mm, brakowało nam jednej cyfry, w takim razie wstawiamy 0. I mamy 0,034 metra. 902 mm to 0,902 metra. Mamy 3 cyfry, wstawiamy tylko przed nimi przecinek. 1234 mm. Możemy od razu wstawić przecinek, tak żeby po przecinku były te trzy ostatnie cyfry, albo zauważyć, że mamy 1 metr i 234 mm, dostaniemy ten sam wynik. 1 km to 1000 metrów. W takim razie metr to 1/1000 km. Znów będziemy oczekiwać trzech cyfr po przecinku.
Jeżeli będzie ich mniej, to między podane cyfry i przecinek wstawimy brakujące zera. Skoro mamy tylko jedną cyfrę, to brakuje nam jeszcze dwóch. Wstawiamy zatem dwa zera i mamy 3000 kilometra. 56 metrów, mamy dwie cyfry, brakuje nam jeszcze jednej, czyli 56 tysięcznych kilometra. 334 metry to 334 tysięczne kilometra. Mamy trzy cyfry od razu. 4092 metry. Możemy zauważyć, że to są całe 4 km i 92 metry. W takim razie mamy 4 i 92 tysięczne kilometra. Trzy ostatnie cyfry są oddzielone przecinkiem. Spróbujcie teraz na podstawie tych zależności rozwiązać własny przykład. Zatrzymajcie na chwilę film, zapiszcie swoje propozycje, a następnie je sprawdźcie. Pokażę Wam teraz rozwiązanie. 8 cm to 800 metra, 16 mm to 16 tysięcznych metra, wynika to z tej równości. Wrócimy do tego przykładu. 872 cm. Patrzymy na ten przykład. Mamy mieć dwie cyfry po przecinku, czyli 8,72 metra. 237 mm to 237 tysięcznych metra. Wynika to z tej zależności. Mamy mieć teraz trzy cyfry po przecinku. 9 metrów to 9 tysięcznych kilometra, jak w tym przykładzie. 42 metry to 42 kilometra, jak w tym przykładzie. I 9128 metrów to 9,128 tysięcznych kilometra, jak w tym ostatnim przykładzie. Spróbujcie sami w domu rozwiązać w ćwiczeniach na stronie 61 zadanie pierwsze. Sprawdzimy je podczas następnej lekcji na żywo. Przejdźmy do kolejnego zagadnienia, do sposobów zapisywania masy. Wiemy już, że dekagram to 10 gram, zatem gram jest 1/10 dekagrama. Wiemy, że kilogram to 100 dekagramów, zatem 1 dekagram to 1/100 kilograma. 1 kilogram to 1000 gramów, zatem 1 gram to 1/1000 kilograma. 1 tona składa się z 1000 kilogramów, więc 1 kilogram jest 1/1000 tony. Te same zależności zapisywaliśmy już wcześniej w postaci ułamków zwykłych. Zapiszcie teraz je do zeszytów. Zatrzymajcie na chwilę film, a następnie przejdźcie do kolejnych slajdów. Przejdźmy do kolejnych slajdów, na których pokażemy przykłady. Skoro gram to 1/10 dekagrama, to 7 gramów to 0,7 dekagrama. Mamy mieć jedną cyfrę po przecinku, tak jak tutaj we wzorze. 42 gramy. Możemy wyciągnąć z całości, że są 4 dekagramy i 2 gramy. Albo od razu oddzielić ostatnią jedną cyfrę przecinkiem, tak jak tu, czyli 4,2 dekagrama. 615 gramów to 61 dekagramów i 5 gramów. Oddzielamy jedną cyfrę przecinkiem w tej liczbie, zatem mamy 61,5 dekagrama. Ponieważ w kilogramie mieści się 100 dekagramów, zaraz będziemy mieli dwie cyfry po przecinku. 8 dekagramów to 0,08 kilograma. Brakującą cyfrę uzupełniamy zerem. 49 dekagramów to 49 kilograma. Mamy dwie cyfry od razu. 215 dekagramów. Możemy wyciągnąć całości, że to 2 kg i 15 dekagramów. I mamy 2,15 kilograma. 3104 dekagramy to jest 31 kilogramów i 4 dekagramy. I jednocześnie to jest 31,4 kg. Dwie ostatnie cyfry w tej liczbie na podstawie tej zależności oddzielamy przecinkiem. Mamy te 0,4 oddzielone. Spróbujcie teraz rozwiązać kolejne przykłady sami. Zatrzymajcie na chwilę film, zapiszcie swoje rozwiązania na kartce lub zeszycie, a następnie przejdźcie do rozwiązania. Pokażę Wam teraz rozwiązanie. Korzystamy z przykładów, które już były wcześniej. 5 gramów to 0,5 dekagrama. 82 gramy oddzielamy ostatnią cyfrę przecinkiem, więc mamy 8,2 dekagrama. 163 gramy, znów tak jak tu, oddzielamy jedną cyfrę przecinkiem, ostatnią cyfrę,
czyli 16,3 dekagrama. Teraz korzystamy z tej zależności. 6 dekagramów to 0,06 kg, 92 dekagramy to 0,92 kg, 412 dekagramów. Oddzielamy dwie ostatnie cyfry przecinkiem, zatem mamy 4,12 kg. I podobnie w tym przykładzie oddzielamy przecinkiem dwie ostatnie cyfry, zatem mamy 51,23 kg. Przejdźmy do kolejnych przykładów. Skoro w kilogramie mieści się 1000 gramów, to będziemy teraz potrzebowali trzech cyfr po przecinku przy zamianie gramów na kilogramy. Brakujące cyfry uzupełniamy zerem, dlatego mamy 0,007 kg. Teraz brakuje nam jednej cyfry, zatem wstawiamy tutaj jedno zero i mamy 93,000 kg. Tu nie potrzeba nam żadnej cyfry po przecinku, stawiamy zerotko przed przecinkiem i mamy 657,000 kg. W tym przykładzie mamy już cały kilogram i 763 gramy, zatem mamy 1,763 kg. Trzy ostatnie cyfry zostały oddzielone przecinkiem. Tona to 1000 kg, zatem kilogram jest 1000 tony, zatem 8 kg, znów brakuje nam dwóch cyfr, wstawiamy dwa zera, 0,008 tony. Teraz brakuje nam jednego zera, zatem mamy 35,000 tony. 236 kg to 236,000 tony. W tej liczbie mamy już całych 5 ton i jeszcze 302 kg, zatem mamy 5,302 tony. Trzy ostatnie cyfry zostały oddzielone przecinkiem. Spróbujcie kolejne przykłady wykonać na podstawie tych przykładów sami. Zatrzymajcie na chwilę film, a następnie puśćcie go dalej, aby sprawdzić swoje rozwiązania. Pokażę Wam teraz rozwiązania. Korzystamy z tych dwóch zależności. Tutaj korzystamy z pierwszej, zatem mamy 0,008 kg, 24,000 kg, 163,000 kg. Za każdym razem mamy mieć trzy cyfry po przecinku, tak jak w tej regule. Teraz zamieniamy kilogramy na tony, zatem tak, że będziemy potrzebowali trzech cyfr po przecinku. Zatem mamy 3000 tony, 54000 tony, 408000 tony i 9,233 tony. Spróbujcie sami wykonać w zeszycie ćwiczeń zadanie czwarte na stronie 62, także sprawdzimy je podczas lekcji na żywo. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.